No i kolejny raz jesteśmy na plaży, kolejny odcinek nasz poradnikowy Władek Team. Tym razem powiemy Wam o ciężarkach, jakie są kształty, jakie modele, no i też powiemy troszeczkę o tych świecących. Zapraszam na film. Witamy Was na plaży w Karwi. Koło mnie jak zwykle znawca tematu Paweł. Paweł pisze dosyć sporo u nas do gazety. Zapraszamy Was na łamy oczywiście wędkarskiego świata. Tam mamy swoją pokaźną rubrykę. Pawle, słuchaj, no dzisiaj pokażesz nam swoje obciążenia, tak, czy ciężarki, które używasz. Niektóre są już dosyć mocno, widzicie, porozwalane takie, no ale to pewnie na kamieniach gdzieś, tak, nie? Oczywiście. Taki efekt uzyskujemy przez przyciąganie ciężarka po kamieniach, po toczakach, także no, jak widać, jest już on mocno zmęczony, że tak powiem. Dobra, słuchaj, powiedz po pierwsze, jakie warunki atmosferyczne, bo to myślę, że będziemy ciężarek dobierać do warunków atmosferycznych, jakie warunki atmosferyczne, jaki ciężarek i co on nam daje? Myślę, że ciężarki możemy tutaj sobie sklasyfikować w dwóch kategoriach. Są to ciężarki, które się zakotwiczają i ciężarki tak zwane dryfujące. No wiadomo, na cięższe warunki przy większej fali będziemy używać ciężarków, które się zakotwiczają. Są to z reguły piramidki, tak jak tutaj. Taki kształt pozwala nam zakotwiczyć zestaw, zakopać go w piachu. No i dzięki temu nie przesuwa nam się on przy ciężkich warunkach, przy dużej fali. No i mamy pewność, że ten zestaw ładnie nam się prezentuje w wodzie. Tutaj masz piramidkę 125 gramów. Te wycięcia dużo zmieniają w tym kotwiczeniu? Myślę, że troszkę tak. Lepiej ciężarek się zakopuje i te prądy powodują to, że piach obsypuje ten ciężarek dosyć dobrze i lepiej on nam się kotwiczy na dnie. Te ciężarki, rozumiem, że to nie są jakieś samoróbki, to są po prostu kupione gdzieś ciężarek, tak? To są ciężarki, które robi nasz kolega Szymon, także myślę, że już wyspecjalizował się w robieniu tych ciężarków. Są bardzo starannie wykonane, bardzo dobrze, także myślę, że tutaj nie jedna włoska firma nie mogłaby się powstydzić takich ciężarków. Dobrze, wiesz co, mnie bardzo ciekawią, naprawdę bardzo mnie ciekawią takie kulki, 140 gram. Gdzie ty używasz tych kulek i kiedy? To jest tak zwany ciężarek dryfujący, 140 gram. Te ciężarki też produkuje nasz kolega Arek. Tak jak sam mówi, jest to killer flądrowy. To jest ciężarek, który dryfuje przy sprzyjających warunkach, dzięki temu szuka nam ryby. Zestaw nie pozostaje w jednym miejscu. Wiadomo, flądry trzeba szukać, trzeba ją aktywnie łowić. I ten ciężarek nam bardzo pomaga w tym, ponieważ no, nie stoi w jednym miejscu, tylko przesuwa się po dnie, no i szuka nam flądry. Także na flądry są bardzo skuteczne. Czyli taki ciężarek, jak widzicie, tu 140 gram, pewnie są też lżejsze. I on nam daje to, że on się po prostu turla po dnie. No i te nasze zestawy badają większy obszar tego dna, no i gdzieś te flądry muszą się znaleźć. Teraz tak, mamy dwa rodzaje ciężarków, zobaczcie. No to już wiem, widzę, że samoróbka, ale takie można też kupić w sklepie. Powiedz nam, czy pomalowanie ciężarka farbą fluorescencyjną coś daje? Myślę, że na pewno bardzo dużo daje. Flądra jest rybą bardzo ciekawską. Ona lubi się zainteresować czymś innym, jakąś anomalią na dnie. Także fluorescencja powoduje to, że tą rybę możemy zaciekawić. Także z doświadczenia wiem, że na takie ciężarki bądź na zestawy fluorescencyjne jest naprawdę dużo więcej brań. No, Dużo nam te ciężarki pomagają. Tak, bo od wielu lat używamy zestawów na flądry z kulkami, które no świecą. Tak? Po naświetleniu oddają to światło, tak jak mieliśmy kiedyś w zegarkach te tarcze. Także teraz no, takie kulki są produkowane. No i to oczywiście w nocy bardzo mocno
nęci te nasze flądry. No i przy zastosowaniu ciężarka, tutaj mamy dużo więcej tych drobinek, które świecą, także ten ciężarek nie dość, że świeci dłużej, to świeci też mocniej. Jeżeli chodzi o to, że ciężarek po prostu świeci nam w wodzie, no to wiecie, tam można to po prostu spróbować, bo jako ciekawostkę, ale wydaje mi się, że gdzieś w rozporządzeniu ministra do spraw tutaj naszego wędkarstwa jest, że no ryby nęcić kolorem, tam jakimś światłem, no nie można. Także jeżeli chodzi o jakieś tak świecące rzeczy pod wodą, no to średnio. Ewentualnie, wiecie, coś, co odbija światło, to jest zupełnie co innego. Tutaj mówimy o czymś, co świeci, dlatego też Paweł ma takie same ciężarki, oczywiście nieświecące. No i łowi oczywiście legalnie. No i tutaj tak, wracamy do tych naszych tradycyjnych piramidek. Słuchaj, kiedy taka tradycyjna piramidka, a kiedy ta z tymi zadziorami? Z zadziorami piramidka na cięższe warunki. Ona się troszeczkę lepiej kotwiczy. Troszeczkę lepiej kotwiczy się także poprzez drut, który mamy tutaj wbudowany w ciężarek. Ten kąt kotwiczenia jakby jest troszeczkę mniejszy i lepiej zakopuje się w piasek. Ma też to swoje lekkie minusy, bo czasami przez ten drut po prostu ciężarek nam koziomkuje, ale to są już sporadyczne sytuacje. Także no, jest więcej plusów niż minusów stosowania takich ciężarków. Dobrze, ty tutaj nie masz ciężarków typowych z wąsami, ale powiedzmy widzom naszym, że takie ciężarki po pierwsze są i jest ich dużo. Jeżeli chodzi o te ciężarki z wąsami, no to rozumiem, że można wędzisko, które po prostu nie ma, nie udźwignęłoby powiedzmy takiej tam 125, to mogą śmiało użyć 80 z wąsami, powinno być to samo, nie? Tak, powinno być to samo, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem stosowania ciężarków z wąsami, ponieważ jakby to są dla mnie takie jednorazówki, czyli rzucamy, zakotwiczamy ciężarek, po czym nie mamy możliwości jakby podciągnięcia. Przy pierwszym podciągnięciu ciężarek nam się wykotwicza, wyhacza się z dna, także tutaj już musimy po prostu zwinąć zestaw i przerzucić go jeszcze raz. No i są to ciężarki, które naprawdę mocno trzymają takie warunki, w których możemy łowić na wąsy, których powinniśmy łowić na wąsy, zdarzają się bardzo rzadko, są to bardzo ciężkie warunki. No jak wiadomo, tej ryby nie ma dużo w takich warunkach, także ja bardziej polecałbym tutaj piramidki, które można podciągać, które też niewiele gorzej zakotwiczają się na dnie. Dobra, czyli te, tak jak słyszycie od Pawła, te ciężarki z wąsami to faktycznie można spróbować, ale no, takie są chyba najlepsze, co? Tak mi się wydaje, są to takie uniwersalne ciężarki praktycznie na każde warunki. Połowimy przy flaucie, połowimy przy średnim falowaniu i przy dużym falowaniu też bardzo dobrze się sprawdzają. Są też, słuchaj, takie piramidki, które tutaj mają jeszcze dodatkowo taką część zaostrzoną. Co ty o nich myślisz? To są diamenty. Tak zwany ciężarek diament. Ten ciężarek charakteryzuje się bardzo dużą opływowością, czyli ma bardzo opływowy kształt, który sprzyja nam do dalekich rzutów. Tak samo jak ten ciężarek, to jest ciężarek pocisk, no tnie powietrze w locie bezbłędnie, także rzuty tym ciężarkiem są bardzo dalekie. Ciężarek diament jest tego typu ciężarkiem, który bardzo dobrze leci w powietrzu. No, jest to taki ciężarek, który no, powiedzmy nie zakotwiczy się tak jak piramida, aczkolwiek też dobrze trzyma się. Tak, bo on będzie, wiecie, bo teraz to się nam też może turlać, a po prostu ten diament się nam nie będzie turlać, taka jest różnica. Dokładnie tak, diament będzie ciężarkiem bardziej takim statycznym, który będzie nam trzymał zestaw praktycznie w jednym miejscu. Dobra, słuchajcie, to tyle. I tak dużo żeśmy się rozgadali o czymś, co po prostu no, jest kawałkiem ołowiu. W kolejnym odcinku powiemy Wam o zestawach końcowych, czyli o tych naszych haczykach. Co tam, jak to wygląda od strony ryby. Także zapraszamy na kolejny nasz film z cyklu Władek Team. Poleca, uczy? Uczy i poleca. Myślę, że taka wiedza na pewno przyda się początkującym wędkarzom, a na pewno też wędkarze już bardziej zaawansowani też będą mogli skorzystać, co nieco. Dzięki. Do zobaczenia.